slajdy. Spójrzę. Tak. Przygoda małej Ali. Ale to ja wiem, co z tym zrobić. Tak, zabieramy. Zostawię to moje pociski. Jednak będziemy zostawiać przy nagrywaniu telefonu. Stare, dobre nożyce do ruchy. Zabieramy. Bum buma, będzie trochę znalu. Tu mamy kawałek kabelka. Ciekawe co tu jest. To będzie miedziane. Tutaj w tym. Następny kawałek kabelka. Ja był archywa, co?
Jo, Jaguar. To masz swój pierwszy nowy auto. Coupé. Coupé. W sensie coupé. Nie dwójeczka, tylko coupé. Ciekawe, jak daleko muszę tu zamontować. Żeby to wszystko przebadać. Widać gwoździki. To się jakoś demontuje od razu, czy nie? To jest na pewno jakoś otwierane, nie? Dobra, w domu to zrobię. Co my tu jeszcze mamy? Bardzo dużo książek. Anatomia, fizjologia człowieka. Nie interesuje mnie to. Ale to już mnie interesuje. Nie, pusta nic. Encyklopedia leśna, nie? Dobra, nie będziemy robić przeglądu makulatury. No nie po to, ja tu przyjechałem. Ale to jest ta marka, która nawet odczytuje płyty chodnikowe. Manta. Ale dostałem zadyszki. Fiu.
Nie szybko. O, tu, tu, czekaj, czemu tu przeszkadza taka blaszka? Na konia nie. To nie. I jeszcze tu będzie blaszka. No, wyjdź. No i dobra, na dzisiaj wystarczy. Jest i tak pierwsza w nocy. Szału może nie ma. Krzesełko widzieliście, no ale jest trochę elektroniki, trochę miedzi będzie, trochę mosiądzu. Trochę puszek. Jakiś złom. Także myślę, że nie będzie tragedii. Będzie dzisiaj takie inne wydanie. Zresztą to zauważyliście na pewno. Proszę, widać godzinę? Nie widać. O, teraz widać. Ale masz przestawione zegarki. Mam przestawione. Poprawnie jest przestawione. No, być może. Co to ja mówiłem? Aha, będzie troszeczkę inaczej, jak żeście zauważyli. Nie wiem, co się uda z kamerki ściągnąć. No, życie pokaże, tak? Ewelina będzie się bawiła w montażystę, jakoś to będzie na pewno dobrze wyglądało. A ja tak trochę stękam i jęczę, bo mnie plecy bolą. Jeszcze bagażnik się nie zamknął. Dobra, zaraz idę go poprawić. Także, moi drodzy, oczywiście zdążyłem zmoknąć, bo musiało padać. Życie. Ale i tak jestem zadowolony. Jutro robimy powtórkę z tournée. Zobaczymy, co jutro peweksy dadzą. A w międzyczasie będę dalej rzeźbił do olimpiady. Dobra. Dla wszystkich dużo zdrowia, dużo złomu i wysokich cen, ale tego złomu. Pozdrawiam.